Metal Silver, ukryty w nowym Metal Madness Event. Cześć, dajcie, moi drodzy, jestem Remi, słuchajcie, i dostałem naprawdę od was kozackiego mita, słuchajcie, który mówi o tym, że w tym evencie, słuchajcie, jest ukryta pewna postać. Ta postać, słuchajcie, to jest Metal Silver i zobaczcie, jak wygląda. To jest właśnie Metal Silver, zobaczcie, coś takiego, moi drodzy, to jest Metal Silver, zobaczcie, jest to ogólnie Silver Sonic, tylko, słuchajcie, w wersji metalowej, zobaczcie, tak wygląda, słuchajcie, chyba Silver the Hedgehog, ale moi drodzy, tak wygląda Metal Silver the Hedgehog. I podobno, słuchajcie, on jest ukryty gdzieś, moi drodzy, dokładnie w Stardust Speedway. W każdym razie, moi drodzy, zanim to zrobimy, to pamiętajcie, aby koniecznie zostawić łapę w górę, suba z dzwonkiem i napiszcie, moi drodzy, w komentarzu jakieś swoje mity Sonika oraz, słuchajcie, co sądzicie o nowym update'cie. I pamiętajcie, aby koniecznie wpaść na Discorda, Instagrama i grupę w Robloxie, słuchajcie, oraz obejrzeć ten film do końca. A my teraz, słuchajcie, polecimy sobie, bo muszę wam coś pokazać, słuchajcie, po prostu muszę wam coś pokazać, zobaczcie. Pokażę wam sposób na nieskończoną prędkość w Soniku. Zobaczcie, moi drodzy, na to. Mamy tutaj taką pętlę. Teraz patrzcie na to, moi drodzy. Patrzcie na to. Mamy tutaj taką pętlę, zobaczcie. I ona została wyłożona takim specjalnym materiałem. I teraz patrzcie, co zrobimy. Patrzcie teraz, moi drodzy. Patrzcie, boom. I teraz patrzcie, jak się rozpędzamy. Zobaczcie na to. To będzie, moi drodzy, nieskończona prędkość. Szybkość. Patrzcie na to. Wow, i teraz szybciej. Patrzcie. Jeju, moi drodzy, jak pędzimy. Co to jest? Co się dzieje? Zobaczcie. Zaraz nas wystrzeli. Teraz patrzcie, moi drodzy, jak nas wystrzeli. Patrzcie na to. Patrzcie. Wow, dobra. Ej, ale to było niezłe. Słuchajcie, musicie przyznać, że ten sposób, słuchajcie, na nieskończoną prędkość był mocny. Słuchajcie, musicie przyznać. Zobaczcie, że ogólnie wyłożono wszystko takim specjalnym drewnem, słuchajcie, po którym możemy chodzić. Zobaczcie, tutaj na przykład nie możemy, ale już na przykład, moi drodzy, zobaczcie właśnie tutaj. Zobaczcie, że możemy po tym normalnie chodzić. Zobaczcie, po ścianach, w każdym razie jest to naprawdę śmieszne. I, moi drodzy, czas w takim razie przejść do mitów, które mi napisaliście, słuchajcie, o Metal Silverze oraz, moi drodzy, właśnie pozostałych mitów. I teraz, moi drodzy, patrzcie na to, bo dostałem, słuchajcie, też poza tym bardzo ciekawy mit. Zobaczcie na to. Zobaczcie, ktoś napisał mit: jak pójdziesz na wyścig z Metal Sonic, to wyścig może trwać tyle, ile chcesz, bo platforma wyścigu się nie zapada. I to jest, moi drodzy, bardzo ciekawy mit, więc słuchajcie, pójdziemy sobie teraz tutaj i czas, moi drodzy, zobaczyć, czy faktycznie platforma wyścigu się nie zapada, więc słuchajcie, my sobie wyruszymy tutaj, więc uwaga, moi drodzy, wystartował wyścig i teraz, słuchajcie, pójdziemy sobie troszkę, słuchajcie, dalej gdzieś i zobaczymy, czy faktycznie, słuchajcie, platforma wyścigu się nie zapada, bo nie wiem, czy pamiętacie, słuchajcie, ale poprzednio, słuchajcie, się zapadała, więc zobaczcie, oj, sorry, moi drodzy. Ej, zobaczcie, faktycznie, zobaczcie, jak spadłem, to mnie zrespawnowało na spawnie tutaj, zobaczcie. Moi drodzy, mamy tutaj checkpointy, ale faktycznie zobaczcie, że jak staniemy tutaj, to może on trwać i tyle, zobaczcie, ile chcemy, bo zobaczcie, że mamy checkpointy. Faktycznie zobaczcie, że platforma wyścigu się w ogóle nie zapada, zobaczcie, do tego mamy checkpointy, więc chcę na przykład jak tutaj pójdę sobie, co nie mam checkpoint, jak sobie spadnę teraz, zobaczcie, gdzieś tam na dół, to słuchajcie, odradzam się dokładnie na tym checkpointie, więc słuchajcie, faktycznie wyścig może trwać tyle, ile nam się, słuchajcie, to w ogóle wymarzy, więc chcecie, naprawdę fajnie to wygląda, że wyścig, słuchajcie, może trwać tyle, ile chcemy, więc chcecie, w sumie mamy mit pierwszy sprawdzony, więc słuchajcie, dobry początek, mamy mit sprawdzony i teraz, słuchajcie, wyjdziemy i czas teraz, moi drodzy, wreszcie przejść do głównego mitu tego odcinka. Zobaczcie, co jeden z widzów, słuchajcie, napisał mi na Discordzie. Elo Jeremy, na końcu Metal Madness, jak pokonasz Metal Sonica lub Metal Sonic 3.0, To ja popatrzysz w prawo. Okej, czyli chyba jak popatrzysz w prawo, za kołem fortuny zobaczysz Metal Silvera. Sprawdź, please, mój mit. Okej, moi drodzy, czyli według tego mitu, słuchajcie, jak pójdziemy sobie tam, na ten wyścig, słuchajcie, to na samym końcu tego wyścigu, słuchajcie, jak sprawdzimy sobie po prawej, podobno, słuchajcie, jest Metal Silver. I słuchajcie, dla przypomnienia, Metal Silver powinien wyglądać, słuchajcie, jakoś tak, zobaczcie, coś w tym stylu, słuchajcie, coś może w tym stylu, albo, słuchajcie, ogólnie może w ogóle Silver to będzie, słuchajcie. W każdym razie Silver wygląda tak, słuchajcie, Silver the Hedgehog, a Metal Silver the Hedgehog wygląda, moi drodzy, jakoś tak, słuchajcie, albo jakoś tak, słuchajcie. W każdym razie jest to po prostu metalowa wersja, słuchajcie, Silver the Hedgehog. Zobaczcie, tutaj mamy nawet z Eggmanem. Zobaczcie, wow, to wygląda, słuchajcie, fajnie. Więc coś takiego, słuchajcie, musimy po prostu szukać tam właśnie, jak już będziemy. Więc, moi drodzy, zobaczmy sobie i pójdźmy teraz jeszcze raz, słuchajcie, na wyścig, słuchajcie, i zobaczymy, czy faktycznie gdzieś tam na końcu będzie Metal Silver. Więc słuchajcie, lecimy sobie. I mamy tutaj, moi drodzy, Metal Sonica, który mówi, że nie pokonacie mnie. I teraz, słuchajcie, lecimy sobie dalej. Zobaczmy. Dobra, jazda, słuchajcie, lecimy sobie. Dobra, moi drodzy, mamy teraz tutaj. Więc słuchajcie, zbierzemy sobie orby, tylko zobaczcie, żeby było, słuchajcie, szybciej. O, czekajcie, oj, zobaczcie, wyprzedzamy go. Dobra, słuchajcie, wyprzedziliśmy go, słuchajcie, trzeba zbierać te orby. Bo zobaczcie, moi drodzy, że one dają naprawdę dużo tego, słuchajcie, tych orbów. Znaczy taki jeden orb, zobaczcie, daje nam nawet 75 tych orbów. Myślałem, słuchajcie, wcześniej, że 25, ale zobaczcie, że nawet baroniki nam dają te orby. Co jest? Patrzcie na to. Naprawdę, moi drodzy, to jest łatwe teraz do zdobycia. W każdym razie, moi drodzy, lecimy sobie dalej i zobaczmy, moi drodzy, teraz w ogóle, a tam nie dolecimy, słuchajcie. No trudno, w każdym razie, moi drodzy, lecimy sobie tutaj teraz. Teraz, moi drodzy, tutaj, patrzcie na to, moi drodzy, teraz tutaj.
No i go, teraz lecimy, słuchajcie, coraz wyżej, oj, słuchajcie, czy dolecimy, dobra, go, jedziemy, słuchajcie, zapomniałem na tą skoczynę jechać, dobra. Lecimy sobie teraz dalej i, moi drodzy, zaraz będziemy już na końcu. Tylko teraz, moi drodzy, pozbierajmy sobie jeszcze, słuchajcie, orby, póki możemy, bo, słuchajcie, ja muszę jeszcze odblokować tego Metal Sonika. Więc, słuchajcie, sobie zbieramy te orby tutaj i teraz, moi drodzy, lecimy sobie tutaj i mam baloniki. Oj, słuchajcie, znowu nie trafiłem w baloniki, sorka, moi drodzy, troszkę mi to nie wychodzi dzisiaj, dobra. Ale lecimy i teraz, moi drodzy, musimy tylko polecić na sam koniec i zaraz, słuchajcie, zobaczymy, czy mit jest prawdziwy i zobaczymy, słuchajcie, czy faktycznie tam będzie Metal Silver, moi drodzy, bo bardzo bym chciał, słuchajcie, go zobaczyć. Jeżeli na przykład jest jakiś easter egg z Metal Silverem, to, słuchajcie, byłoby super, więc mam nadzieję, słuchajcie, że jakiś easter egg z Metal Silverem, słuchajcie, będzie, że to nie był, słuchajcie, mit obalony, więc, słuchajcie, zaraz to sprawdzimy, więc lecimy sobie teraz, słuchajcie, do góry i uwaga, moi drodzy, do góry lecimy, no i teraz, moi drodzy, bum, lecimy sobie teraz do góry, no i, moi drodzy, teraz lecimy sobie do góry, jeden teraz, jeden pierścień, drugi i jesteśmy, słuchajcie, teraz na samym końcu, no i, moi drodzy, wygraliśmy i teraz tak, moi drodzy, podobno, po prawej na samym końcu, zobaczcie, tutaj, gdzie jesteśmy teraz, słuchajcie, za tym czymś, za tym, słuchajcie, kołem fortuny, w ogóle zakręćmy sobie nim, moi drodzy, bo wygraliśmy wyścig, więc kręcimy sobie koło fortuny, uwaga, kręcimy sobie i uwaga, będziemy mieli, co takiego? Będziemy mieli 45! Okej, słuchajcie, napiszemy komuś tylko siema, no i słuchajcie, moi drodzy, podobno tutaj, po prawej, za tym kołem fortuny jest gdzieś, słuchajcie, Metal Silver, więc, słuchajcie, musimy go znaleźć, więc, słuchajcie, zobaczmy teraz po prawej, zobaczcie, tam jest ogólnie wyświetlacz, więc, moi drodzy, tam jest Mr. Eggman, zobaczcie, chyba, że gdzieś na górze, ej, zobaczcie, są gwiazdy w ogóle, chyba, że gdzieś na górze. Patrzcie na to, moi drodzy, tam są jakieś gwiazdy, może on tam gdzieś jest, zobaczcie. W każdym razie, moi drodzy, zobaczmy sobie tam gdzieś daleko, zobaczmy, czy jest gdzieś Metal Silver. No, moi drodzy, ja go na razie nie widzę, zobaczcie, za kołem fortuny, moi drodzy, za kołem fortuny, tutaj go też nie widzę, zobaczcie. Chyba, że gdzieś tam na tym budynku daleko, zobaczcie, ale no ja, moi drodzy, tutaj żadnego Metal Silvera, zobaczcie, nie widzę. Tutaj, słuchajcie, też nie widzę, zobaczcie. Więc zdaje się, moi drodzy, że chyba żadnego easter egga tutaj z Metal Silverem nie ma, chyba, że, moi drodzy, jest on po prawej, więc zobaczmy, słuchajcie, tutaj po prawej, czy po lewej, słuchajcie, sorki, czy po lewej jest gdzieś Metal Silver. Zobaczmy, moi drodzy, czy po lewej jest Metal Silver. Też go, słuchajcie, nie widzę. Więc zdaje się, moi drodzy, że no ja go nie widzę. Słuchajcie, możecie wy go poszukać, zobaczcie. Rozejrzyjcie się i napiszcie mi w komentarzu, słuchajcie, czy gdzieś tutaj widzicie Metal Silvera. Ale ja, słuchajcie, niestety Metal Silvera tutaj nie widzę. Więc, słuchajcie, zdaje się, że drugi nasz mit, słuchajcie, będzie obalony, ale, słuchajcie, no nie wiem. Sprawdźcie wy sami, słuchajcie, może wy go zobaczycie. Słuchajcie, w każdym razie zobaczcie, kończcie sami. A my, słuchajcie, wracamy sobie teraz do Green Hilla. Także, moi drodzy, koniecznie zobaczcie, czy gdzieś tam, moi drodzy, właśnie na końcu jest ten Metal Silver. Słuchajcie, ja go nie znalazłem, więc, słuchajcie, możemy na razie uznać, że mit jest, słuchajcie, obalony, czyli, słuchajcie, dzisiaj mamy jeden mit potwierdzony i jeden, słuchajcie, mit obalony i na pewno, słuchajcie, spróbujcie sobie zrobić to bieganie, bo jest to, powiem, słuchajcie, śmiesznie tym bieganiem, słuchajcie, w tamtej dziurze, więc to zobaczymy, jaką, słuchajcie, prędkość wyciągniecie, okej? Okay? Zobaczymy, moi drodzy. W każdym razie to było, bo na tyle, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, suba, dzwonki mi, elo, papa, słuchajcie, siema i cześć, elo, papa. No i napiszcie koniecznie w komentarzu jakieś, słuchajcie, mity z Sonic Speed Simulatora, siema.